Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj w ramach naszego lepszego zapoznawania się z mszą świętą trydencką spojrzymy sobie na sam początek mszy świętej, na modlitwy u stopni ołtarza i porównamy go do rozpoczęcia mszy świętej, które podejrzymy sobie u pewnych znanych księży youtuberów. Zapraszam. Kapłan w tradycyjnej mszy świętej podchodzi do ołtarza i zanim jeszcze rozpocznie jakąkolwiek akcję liturgiczną przy ołtarzu, jakby nie odważając się do ołtarza przystąpić, staje u stóp ołtarza. Ołtarz jest wyniesiony, jest podniesiony, stoi na trzech stopniach. Przed tymi stopniami zatrzymuje się kapłan i rozpoczyna oczywiście od znaku Krzyża Świętego. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. I następnie słowa, które wypowiada, to intro ibo ad altare Dei. Oto przystąpię do ołtarza Bożego. Kapłan, stojąc wraz z ludem przed Najświętszym Sakramentem, przypomina, co się tutaj dzieje. Mówi i do siebie, i do ludzi, którzy są zgromadzeni, do ministranta, że przystępuje teraz do ołtarza Bożego. Czyli wszystkie ziemskie sprawy trzeba zostawić. Od razu wiadomo, o co chodzi. Chodzi o to, żeby przystąpić do Pana Boga, a konkretnie do Jego ołtarza. Do Boga, który jest weselem i radością moją. Następnie następuje psalm 42, psalm Judicame. Wymierz mi, Boże, sprawiedliwość i broń sprawy mojej przeciw ludowi bezbożnemu. Wybaw mnie od człowieka podstępnego i fałszywego. Wymierz mi, Boże, sprawiedliwość. Nie odważa się kapłan przystąpić do ołtarza, natomiast prosi o sprawiedliwość. Ty bowiem, Boże, jesteś mocą moją. Czemu mnie odrzuciłeś? Czemu chodzę smutny, nękany przez wroga? Jeśli chodzi o samo zastosowanie łaciny, to dlaczego to ma sens? Mówiłem o tym w poprzednim materiale, który również będzie podlinkowany w opisie filmu. Tutaj skupiam się na znaczeniu tych słów, które zostają wypowiedziane, po to, aby przybliżyć to, co się nam tutaj dzieje. Bardzo ważne jest tutaj, że kapłan nie odważa się od razu przystąpić, że najpierw staje u stóp jakby onieśmielony, tak wzywa Pana Boga, prosi, aby ten się nad nim zlitował, co za chwilę będziemy widzieli. I przystąpił do ołtarza Bożego, do Boga, który jest weselem i radością moją. Ześlij swą światłość i wierność swoją, niech one mnie wiodą i tak dalej, i tak dalej. Wszystko ewidentnie w odniesieniu do Pana Boga. Chodzi o to, aby Bogu oddać cześć. Chwała Ojcu. Znowu przystąpię do ołtarza Bożego i następnie następuje konfiteor, spowiedź. Kapłan skłania się, odmawia pokornie to wyznanie swoich grzechów. Najpierw on, później ministranci wstawiają się za nim, niech się zmiłuje, no to był wszechmogący Bóg. Później ministranci odmawiają konfiteor, kapłan prosi Pana Boga o przebaczenie, niech się zmiłuje nad wami wszechmogący Bóg, a odpuściwszy wam grzechy doprowadzi was do życia wiecznego. I to widzimy tak indulgencjam. Kapłan czyni tutaj znak krzyża, następuje jeszcze przed wejściem do ołtarza kolejna modlitwa. Zwróć się ku nam, Boże, i ożyw nas, a lud Twój rozladuje się w Tobie. Tu odpowiada kapłan razem z ministrantem na zmianę. Dominus vobiscum. I dopiero teraz kapłan wstępuje po stopniach ołtarza. Przypominam jeszcze raz, jak bardzo ważna jest ta symbolika, jak bardzo ważne jest rozpoczęcie mszy świętej. To, co kapłan robi i co kapłan wypowiada. Człowiek przychodzi na mszę świętą, to jest jego najważniejszy kontakt z wiarą, z religią. Przychodzi na mszę świętą i to, czego tam doświadcza, to oczywiście długofalowo bardzo mocno będzie kształtowało jego wiarę. Jeśli cały ryt jest pełen czci, to oczywiście będzie to wytwarzało powoli w człowieku ten szacunek wobec Pana Boga. Oczywiście zakładając, że on świadomie i dobrowolnie chce uczestniczyć w mszy świętej. Człowiek, który przychodzi z konieczności, oczywiście to w żaden sposób, albo w absolutnie minimalny ma na niego wpływ. Natomiast mówimy tutaj o człowieku, który chce, który przychodzi, który
On pragnie we mszy świętej uczestniczyć i to, czego on tam doświadcza, ma ogromne znaczenie. Oczywiście nie działa to tak, to się czasami taki zarzut pojawia, ale przecież właśnie wcześniej była msza trydencka i też były kryzysy, no i był też Sobór Watykański II i tak dalej. Oczywiście, że liturgia nie jest jedynym czynnikiem, który kształtuje wiarę i nie jest tak, że jak jest dobra katolicka liturgia, to wtedy już nic źle pójść nie może. Oczywiście wiele czynników ma na nas wpływ, wiele czynników ma wpływ na Kościół, na społeczeństwo, natomiast ten jest bardzo istotny. Ma on ogromne znaczenie, jeśli chodzi o formowanie ludzi. To, co słyszymy, czego doświadczamy wszystkimi naszymi zmysłami, to, co pojmujemy, co tam doświadczamy, to naprawdę ma ogromne znaczenie. Dlatego tak ważne jest, żeby od razu na samym początku mszy świętej pokazać, że chodzi tutaj o oddanie Bogu czci, że chodzi tutaj o to, żeby stanąć przed Bożym majestatem, od razu wezwać Pana Boga na samym początku, uniżyć się przed Nim, ukorzyć. Oto przystępuje do ołtarza Bożego. Od razu wiadomo, o co chodzi. Bóg, ołtarz, ofiara i ja niegodny. Tak? Kapłan, który się skłania, ministranci, którzy się skłaniają, proszą wzajemnie za siebie. Te znaki krzyża, które tam są, psalmy, modlitwy, to wszystko nastraja odpowiednio. Wprowadza wszystko w odpowiednie treści, w odpowiedni nastrój do tego, żeby te treści przyjąć, te głębokie treści teologiczne przyjąć. Natomiast jak to wygląda dzisiaj, to spojrzymy sobie tutaj na dwie sceny właśnie znanych księży youtuberów. Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy Was gorąco wszystkich i w Kościele, i przed internetem, jak jesteście. Już się pomału gromadzimy. I jak zawsze na początku chcemy rozwiązać konkurs wieczorynkowy. Może ja pierwszy raz dzisiaj rzucę. Mogę pierwszy rzut? Może rzucić, tylko nie wiem, czy już trafisz. Nie wiem też. Dzieciaki, więc w razie czego pamiętacie, co mówimy, jak się nie uda. Nie tak szkodzi. Głośno powiedzcie, nie szkodzi, bo ja nie wiem, czy mi się uda. Więc rzucamy najpierw z poniedziałku. Uwaga, uwaga. To ja próbuję. Ojej, aż mam stres. Udało się. Pięknie. No tutaj oczywiście mamy do czynienia z mszą dla dzieci, także można powiedzieć, a to wyjątkowy przypadek. No ale właśnie. Wyjątkowy czy niewyjątkowy? Jeśli liturgia dopuszcza takie wypadki, to znaczy, że nie jest to wyjątkowa rzecz. Jeśli biskupi na to pozwalają, to znaczy, że nie jest to jakieś nadużycie, tylko jest to coś, co zarówno przez księgi liturgiczne przynajmniej jest tolerowane, jak i przez biskupa miejsca, który ma pilnować realizację tych ksiąg liturgicznych, jest dopuszczalne. Myślę, że jest ewidentna różnica, tak? To mamy jakieś zupełnie od razu jakieś światowe zachowanie. I tutaj tłumaczenie, że no bo to dzieci i ich nie można tam zanudzać. Właśnie dzieci jak najbardziej potrzebują odczuć, czym jest kult. One potrzebują tego doświadczyć, tego Bożego majestatu. Dzieci jak chcą się pobawić, to pójdą się pobawić. Jak chcą zrobić quiz, to zrobią sobie quiz. Czy jak najbardziej warto takie rzeczy dla dzieci organizować. Ale liturgia jest po to, żeby wejść w kontakt ze Stwórcą, żeby pokazać, że On jest największy, najwspanialszy, że my powinniśmy Jemu cześć oddawać, że my powinniśmy Jemu cześć oddawać. Nie przychodzimy dla zabawy, tylko po to, aby Bogu cześć oddać. Uważam, że takie sytuacje jak ta tutaj są głęboko demoralizujące, bo one sugerują, że to jest msza święta, że to jest kult, a jednocześnie bagatelizują tą sprawę. Sprowadzają kult do sprawy naszej dobrej zabawy, tu w przypadku dzieci, dobrej zabawy, dobrego samopoczucia. Czyli z kultu Boga schodzimy tutaj do kultu człowieka. No, przychodzimy, żeby Pana Boga uczcić, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby nam było przyjemnie. W praktyce taki jest przekaz dla dzieci. Kult Boży znaczy kult człowieka. Taki przekaz dostają tutaj dzieci. Głęboko jest to demoralizujące. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami. Super. Moi drodzy, szczególnie wszyscy przed komputerami, telewizorami, komórkami i innymi środkami przekazu, bardzo serdecznie Was witamy, my bracia z Łodzi, Dominikanie, i bardzo się cieszymy, że możemy się spotkać na tej Eucharystii. Świętujemy Paschę. Mimo że jest jeszcze Wielki Post, jeszcze 2 tygodnie, to każda niedziela to Pascha, czyli święto zmartwychwstania. Przepisy o Pasze mówiły, że kiedy rodzina jest za mała do tego, żeby spożyć baranka, to powinni zaprosić sąsiadów.
Nas jest mało bardzo w kaplicy, bo są tylko bracia, kamerzysta i nikogo więcej. Dlatego was zaprosiliśmy, żebyśmy się mogli na tej Eucharystii spotkać. Tutaj kolejny fragment, tym razem ojciec Szóstak. Po znaku Krzyża Świętego od razu następuje Pan z wami. Specyficzne. Od razu koncentracja pełna na człowieku. Start przy pulpicie, czyli miejsce, gdzie będziemy toczyli jakąś rozmowę. Oczywiście jest to jakieś głoszenie, tak? To nie jest to czysta świecka rozmowa. Tak? Natomiast od razu start nie jest przy ołtarzu, nie jest przed ołtarzem, jak w mszy świętej trydenckiej, tylko przy pulpicie. Od razu Pan z wami. Czyli od razu ten akcent jest postawiony w ten sposób, że Pan jest z wami. Nie, my przychodzimy wspólnie, aby Bogu cześć oddać, musimy się ukorzyć przed Nim, tylko od razu Pan jest z wami. I następują w zasadzie takie luźne ogłoszenia. To również jest głęboko demoralizujące, choć podejrzewam, że dla większości moich widzów to w ogóle nie jest czytelne. Dlaczego nazywam to demoralizującym? Postaram się wyjaśnić tak dobrze, jak umiem. Jest fundamentalne, aby właśnie liturgia miała jasny, spójny przekaz, aby ona pokazywała bardzo jasno, że to Bóg jest najważniejszy, że chodzi o to, aby Bogu służyć, tak jak to przed chwilą wspominałem, wyjaśniałem. Tutaj natomiast od razu, od samego początku jest skupienie się na człowieku. Od razu właśnie stoimy do siebie przodem, tutaj przy pulpicie, od razu rozpoczynamy, nawet jeśli właśnie w pewien sposób pobożnie, znak krzyża, Pan z wami, to jednak właśnie od razu to jest ten Pan z wami. To nie jest ten Bóg, przed którym się ukorzymy, tylko to jest od razu ten Pan z wami. No i następują takie luźne ogłoszenia. Tutaj witamy wszystkich, bardzo się cieszę. Wszystkich, szczególnie tych zebranych przed komputerem, tak, no taka świecka rozmowa, można powiedzieć, następuje w tym momencie. A później od razu odniesienie do Paschy. Tak? No tutaj żydowska Pascha, święto Zmartwychwstania Pańskiego. No jest to, oczywiście odnosi się to do starotestamentalnej Paschy. Jakby teologicznie to, co ojciec Szóstak mówi, jest czyste. Natomiast ten kontekst, od razu rozpoczęcie mszy świętej od takiego spotkania, od wspomnienia o święcie Paschy, to wszystko stwarza takie wrażenie, że no właśnie, spotykamy się razem i teraz cieszę się, że jesteście z nami i Bóg, ta cześć wobec Pana Boga, to oddanie Jemu czci, ta nasza grzeszność, to wszystko gdzieś tam odchodzi na drugi, trzeci plan i rozpoczyna się, można powiedzieć, na taki sposób świecki. Znika zupełnie ten element tego fundamentalnego, początkowego pokazania, po co tu jesteśmy, po co tu przyszliśmy, przed kim my stoimy, co tu się będzie działo. Nie, jest znak krzyża, to dobrze, jest Pan z wami i później jest taka rozmowa. Cieszę się, że jesteście, wiecie, tutaj jest nas mało, tylko my i ojcowie, a tutaj dobrze, że jesteście z nami. To jest głęboko mylące. Nie w tym momencie. To jest msza święta. To jest moment, kiedy kapłan ma przystąpić do ołtarza. To nie jest moment, w którym kapłan powinien właśnie prowadzić jakieś tam takie luźne dialogi, rozmówki o tym, jak to tam było właśnie w święto Paschy i tak dalej. Bóg, Jego ofiara, ołtarz, nasza grzeszność. Tak się rozpoczyna msza święta trydencka. Człowiek. Tak się rozpoczyna nowa msza. I ten pierwszy ton, te pierwsze dźwięki, które rozbrzmiewają w tej liturgii, one są bardzo ważne. One pokazują, co jest najważniejsze, od czego zaczynamy, do czego zdążamy, gdzie idziemy, do czego podnosimy nasze oczy. Czy podnosimy je do Boga, czy kierujemy je na nas samych, zgromadzonych, licznie, nielicznie, jak to przy święcie Paschy, gdzie przecież trzeba tyle, żeby tego baranka spożyć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.